Ligi dla Świętego Franciszka, to stało się jego pokolenie. Odbyły się rekolekcje katolickich biskupów Ukrainy. Tradycyjnie co roku biskupi katoliccy obojga obrządków w Ukrainie przeżywali wspólne rekolekcje. W tym roku rekolekcje odbyły się na terenie Lwowskiego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach od 21 po 24 listopada. Konferencję dla biskupów wygłosił minister prowincji Świętego Michała Archanioła z zakonu braci mniejszych, ojciec Daniel Botwina. Rekolekcjonista w swoich konferencjach skierowanych do biskupów skupił się wokół osoby Świętego Franciszka, który również dzisiaj głosi światu pokój i dobro. Tegoroczne rekolekcje przeprowadził nam prowincjał braci mniejszych franciszkanów, ojciec Daniel Botwina. Cieszę się, że właśnie swoimi konferencjami bardzo przybliżył nam postać świętego Franciszka, który w swojej posłudze bardzo zachęcał do miłości Kościoła i Pana Jezusa, a także do niesienia pokoju. Miał wielkie zasługi w tamtych czasach. Wiemy, że udał się nawet do sułtana i wybłagał u niego pokój na świecie. I tutaj widzę, że ksiądz rekolekcjonista wytworzył taką bardzo atmosferę rodzinną, przyjaźnią, braterską. Widziałem na twarzach biskupów i Kościoła ukraińskiego, grekokatolickiego, a także naszego łacińskiego, taki wielki pokój, spokój, i za to jestem mu bardzo wdzięczny. Myślę, że te rekolekcje i nasze wspólne spotkanie przyczyni się do tego, abyśmy jak najlepiej mogli służyć naszemu Kościołowi katolickiemu tutaj w Ukrainie, w tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy, trwającej nadal ciężkiej wojny, a zwłaszcza, że zbliża się zima, bo już za oknami widzimy dzisiaj piękny, biały, puszysty śnieg. Niestety będzie to dla nas też jakieś wyzwanie, aby przyjść tym ludziom, którzy tracą w tych dniach energię, nie mają światła, nie mają ogrzewania czy wody. I to jest dla nas będzie bardzo duże wyzwanie.